Fabryka mebli biurowych MDD powstała w 1993 roku. Z początku produkowała meble mieszkaniowe, ale 4 lata później po analizie rynku zmieniono profil produkcji na meble biurowe i gabinetowe. Od tego momentu firma zaczęła się dynamicznie rozwijać. Wzrost produkcji zaowocował zwiększeniem inwestycji w sprzęt i hale produkcyjne oraz zwiększeniem zatrudnienia. Jako spółka prawa handlowego firma MDD funkcjonuje od 2002 roku. Przez te wszystkie lata fabryka mebli biurowych MDD tylko zwiększała swój potencjał, możliwości produkcyjne i udział w rynku, nie tylko polskim. O jakości produkowanych mebli świadczą zdobyte nagrody, choć i tak wszystkich nie sposób tu wymienić. Wystarczy wspomnieć o złotych medalach na międzynarodowych targach poznańskich i tytule Gazela Biznesu. Meble z MDD zdobywają także nagrody i wyróżnienia w europejskich konkursach wzornictwa i designu. Przez te ponad 20 lat firma MDD z małej, lokalnej firmy przekształciła się w śmiało można powiedzieć potentata na rynku produkcji mebli biurowych. Na początku zatrudniała 15 osób, teraz od kilku lat utrzymuje się ono na poziomie około 120 osób. Wyrobami tej firmy zainteresowała się także ostatnio administracja rządowa prezydenta Baracka Obamy. Ta właśnie lada recepcyjna trafiła do Białego Domu w Waszyngtonie.
okresie wszystko już było powiedziane, chociaż może nie wszystko, w takim telegraficznym skrócie. Myślę, że o filmie MDD wielokrotnie już usłyszymy na rynku zachodnim. No, w Białym Domie to już wiemy, w Waszyngtonie, ale jeszcze w innych tego typu instytucjach, jak rządy, ministerstwa, to też byliście wcześniej, pracujecie. Myślę, że dalej będziecie w ministerstwach też się pokazywać na naszych lokalnych rynkach również, ale życzę tego na ręce Pana, Panu i na ręce Pana wszystkim pracownikom, aby takich nagród, być może skromny, ale bardzo, bardzo życzliwy, ten klucz przedsiębiorczości, żebyście otrzymywali nie tylko u nas, ale też także na rynku zachodnim. Ogólnie mówiąc, życzę powodzenia Panu i wszystkim działających na rzecz firmy, ale też przy okazji na rzecz naszego powiatu, bo to widać, my też wszyscy czujemy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, my też korzystamy z waszego dobrego serca, naszej jednostki i nie tylko postarostwo, również samorządy lokalne też na pewno odczuwają to, że jesteście z nami razem i obyście byli jak najdłużej w powiecie i z nami, na dobre i na złe. Gratuluję Panie Prezesie i życzę powodzenia Panu i Panu Ryszkowi również. Aby Pan dotrwał do samego końca tutaj, tak jak był Pan od początku do samego końca. Gratuluję. Chciałem również przyłączyć się tutaj do gratulacji dla sępoleńskiej firmy MDD za otrzymanie tego złotego klucza przedsiębiorczości. Myślę, że będzie on stanowił kolejny element bogatej kolekcji wyróżnień, nagród, które mieliśmy okazję tutaj zobaczyć, jaką firma już posiada. Natomiast w imieniu władz samorządowych Sępólna Krańskiego chciałem bardzo serdecznie podziękować zarządowi, pracownikom, całej firmie za to, że jesteście, że działacie w Sępólnie Krańskim, że doskonale z gminą i samorządami współpracujecie i podziękować za to, że poprzez swoją działalność w kraju, w Europie i na świecie promujecie też i Sępólno Krańskie, bo gdzieś zawsze tam oprócz MDD spółka z o.o. występuje nazwa Sępólno Krańskie. Gratuluję Wam tego wyróżnienia. Trzymam kciuki za realizację planów, które macie, bo wiemy, że chcecie też i firmę rozwijać i produkcję, i też mam nadzieję, że też i zatrudnienie. Także trzymamy kciuki, żeby plany Wasze się powiodły, żeby firma jeszcze kolejne 23 lata albo jeszcze więcej działała na rynku sępoleńskim. Wszystkiego dobrego. Serdeczne gratulacje. Pozwolicie Państwo. Ja w imieniu tutaj naszej Rady Gminy Kamienie Krajeńska chciałbym też również Wam pogratulować tej nagrody. No i życzę, żeby ta akurat ta firma tu istniała i jeszcze więcej zatrudniała ludzi, bo to na tym myślę, że polega. Tutaj u nas jest brak miejsc pracy, a my akurat się cieszymy, żeby tu akurat powiększało się, pomieszało się bezrobocie. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego życia w imieniu własnym, jak i naszej Rady tutaj w Kamieniu Krajeńskim. Dołączyć się do tych życzeń i życzyć również dalszych działań do
poprawy sytuacji pracy, tworzenie nowych miejsc pracy i współpracy i korzystania z powodzenia tego różnego pracownika. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję bardzo, że tam po tylu latach możemy się spotkać, bo jest to szczególnie dla mnie miłe, że mieszkańcem Pólna jestem ważnym przedstawicielem Bydgoszczy. Miło mi. Cześć. Ja bym chciał krótko podziękować za tą nagrodę. Jest to na pewno dla nas bardzo istotne wyróżnienie. Otrzymaliśmy wiele międzynarodowych nagród, ale jeszcze nigdy nie dostaliśmy chyba tak istotnej, lokalnej, szczerej nagrody. Mimo iż jesteśmy firmą międzynarodową działającą na wielu rynkach zagranicznych, to tak naprawdę cała nasza działalność skupia się tu lokalnie w Sępólnie. Większość naszych pracowników jest z Sępólna i okolic. Dlatego uważamy, że rozwijanie tutaj naszych lokalnych relacji z władzami lokalnymi i pozostałymi instytucjami jest dla nas bardzo istotne. Ściśle współpracujemy ze szkołami, zapraszamy uczniów od szkół podstawowych po szkoły średnie do nas na zwiedzanie zakładu, żeby się zapoznali z lokalnym pracodawcą. Prowadzimy też szereg działań charytatywnych, wspomagamy domy dziecka, gdzie możemy, przekazujemy meble czy w inny sposób staramy się wspierać tutaj różne instytucje. Jest to dla nas bardzo istotne. Bardziej się cieszę z tej nagrody i widzę, że nasze działania są zauważane. Dziękuję jeszcze raz w imieniu swoim, całego zarządu i całej firmy. Dziękuję bardzo. Thank you.